Cześć! Z tej strony Ryoko. Mamy dzisiaj lany poniedziałek, więc chciałem wam wszystkim życzyć wesołych świąt. A teraz przejdźmy do kolejnych przygód dzielnego Serious Sama. Dobra. Misja pod stalową chmurą zacząłem już dzisiaj w ten sposób. Wczytaliśmy sobie zapis. I po prostu będę szedł do przodu. Bez żadnego bawienia się. Amunicja do strzelby. Jest coś tu jeszcze? Ty zostałaś. To mi harpie przypomina, nie wiem jak wam. Ale te latające mnie wkurzają. Dobra, kończymy zabawę, panienki. Ciężko trafi tak w powietrzu. Kurde, oświetlenie jest naprawdę fajne w grze. Idziemy dalej. Pozbieramy sobie po prostu tylko życie, amunicję. Już mamy zapis. Dobra, mamy tego z rakietnic. Coś jeszcze? Dobra. Przeładujemy sobie broń. Gdzie on jest? Nie, będziemy się patyczkować z nim. Pozbieramy sobie jeszcze tylko amunicję. Wszystko co znajdziemy. Tu coś będzie? Tak. Oczywiście sekretów mi się nie chce teraz szukać. Pokażę wam mniej więcej, gdzie są dwa. Bo tylko wiem, gdzie one są. C4 już podłożone przez Serious Sama. Oczywiście on się niczym nie przyjmuje, on wszystko traktuje jak zabawę. Jak można wywnioskować z rozgrywki. Most rozwalony, będziemy musieli po nim wejść. Kurde. Dobra, mamy tutaj ładunki C4. Od razu idziemy do przodu, nie będę się bawił. Mamy strzelbę, fajna jest. Podoba mi się ta broń. Kurde, życie nie mogę wziąć. Szkoda. 202 HP. Skąd ja je zebrałem, to nie pamiętam. Coś się zbugowało chyba. To ten tak szalał. Tak, jeden sekret jest, znajduje się tutaj. Jak widzicie, tam było zaznaczone na zielono. Idziemy dalej. Tutaj będzie ich trochę.
Tam jest drugi, te kule. Do tej broni właśnie, którą przed chwilą wam pokazałem, gdzie jest. Tylko tam niestety trzeba się trochę namęczyć, żeby wejść. Oczywiście nie będę wam pokazywał. Ale ona jest tam. Wow, tak od tyłu, nieładnie. Kurde, wszędzie, o wszystko się blokuje. Wrócimy po życie może. Mam maksymalną ilość życia. A stąd. Tu był jeszcze jeden? Czy mi się wydawało? Dobra, lecimy do przodu. Pozbieram sobie tylko życie. I pancerz. Zbierzemy amunicję. Na szybko. A tu mnie jeszcze biorą. Cztery razy zginąłem ogólnie w poprzednich misjach. Mam nadzieję, że sobie to liczycie, bo to może wam się przydać. A kto nie liczy, zawsze może cofnąć się do moich odcinków, policzyć. Zgłosiłem trochę muzykę, żebyście słyszeli. Żeby nie tylko moje puste gadanie. Bo większość pewnie zanudzam. Kolejne życie. Kurde, niektóre potwory się zlewają mi z otoczeniem. Kurde, coś łatwo mi to dzisiaj idzie. Pozbieramy sobie wszystko. Wszyściutko. I tu coś będzie. Nie ma nikogo? Jednak. Idziemy dalej. Mam już zapis. Już na nas biegną. Ta misja jest dość trudna, bo pamiętam, jak ją przechodziłem i dlatego coś za łatwo mi teraz idzie. Może, że jak człowiek już przeszedł jedną i się namęczył, to już wie mniej więcej, co trzeba robić. Ale nie wiem jak wy, ja lubię wracać do starych gier,
Ostatnio nawet grałem w Mario Bros. Bo mam jakiś sentyment do tej gry. Jeszcze więcej ich. Kurde. Ale po kolei, nie? O, jeszcze tamten idzie. Wow, wow, wow! O kurde. Jeszcze jeden? Dobra. Wybobiony. Przeładowaliśmy sobie, tak. Wow, wow. Tam był. Tutaj wszystko zebraliśmy. No, muzyczka ucichła. Chyba go rozwaliłem. Czyli mój wzrok jeszcze nie jest taki zły. Tak, rozwalony. Tylko nie oni. Dlaczego? Nic nie widać. Nic nie widać. Pobawimy się trochę tym. Lubię C4. Wow! Ej, w tej grze nawet drzewa wybuchają. Tak na ślepo. Tam jeszcze ich jest trochę. Komunikat ze strony łowcy gier. Kolejne gry za darmo. Nie wiem na jaki okres, czy tylko na dzisiaj. Przed chwilą mi to wyskoczyło. Nie wiem, może widzieliście. Nie wiem, czy to na filmach wyskakuje. Jeszcze? Jeszcze gdzieś muszą być, skoro jest muzyka. Dobra, muzyka się skończyła, więc ich już tutaj nie ma. Idziemy sobie tu, gdzie rozwaliliśmy. Kurde, szybko mi to dzisiaj idzie. Da się przeczytać ten napis? Sirius sam nie jest bohaterem. Z tym to bym się nie zgodził. Wow, ile amunicji, pancerz, tak. Idziemy sobie tutaj.
Czy ja w każdym odcinku muszę kogoś pojechać z buta? Masakra. I znowu. Koniec muzyczki. I znowu muzyczka. Wow, ale zdążył mnie postrzelić. Kto? Skąd? Dobra. Jeszcze gdzieś tu powinien być? Nie, bo muzyczka się skończyła. Tutaj widzicie, mamy sekret. Ale ja się po niego wspinać nie będę jak po tamte. Tak jak po tamte. Bo po tamte też się nie wspinałem. Kurde, dużo ich jeszcze. Co się jest, nie ma. Czemu mi tak łatwo idzie? Kurde, tutaj. Pozbieramy sobie wszystkiego. Po trochu. Jeszcze gdzieś tam są? Chyba prawie pierwszy raz będę miał 300 HP. Dobra, musimy iść tam. Ale tutaj widzę jeszcze pancerz, a mam maksymalną ilość pancerza. Prawie 300 HP, coś tu jest nie tak. Mamy zapis. O kurde, patrzcie, jednak jest 300. Kurde, to już 20 minuta? Coś tu będzie. Ja wiem co, oczywiście. Ale nie będę spoilerował. Powiem tylko, że tutaj musimy się nieźle uzbroić. Karabin i... wrzutnia rakiet najbardziej nam się przyda. Dobra, mamy już 100 naboi. Te ptaki mnie wkurzają. Te harpie, ala harpie. Nie lubię ich jakoś. Wow.
Ładnie to tak. Łoho, ile ich jest? One są w miejscu? Dziwne. Czemu mnie atakowały? Zapis. Jest! Pojawił się statek. Statek obcych, który musimy oczywiście rozwalić. Ten promień mnie wkurza, bo wystarczy, że was trafi tym promieniem i leżymy. Musimy strzelać w to, co wyrzuca potwory. I musimy unikać tego promienia! Oczywiście im więcej tego rozwalimy, tym mniej potworów będzie wypuszczać. Oczywiście rozwalę to też swoich, co mnie trochę dziwi. I najważniejsze jest, żebyśmy nie zajmowali się potworami, tylko właśnie tym statkiem. Jak widzicie, prawie już go rozwaliłem. Bo naprawdę, im więcej tego rozwalimy w statku, tym mniej potworów będzie wypuszczał. Poleciał już? Przecież nie rozwaliłem go do końca. Dziwne. Coś tu jest nie halo dzisiaj. Ale no... chyba przeszliśmy kolejną misję. Ale jedno mnie zdziwiło, że w grze Sirius Sam nawet drzewo potrafi być zniszczone. Bo jest coś takiego jak na przykład w GTA San Andreas, że samochodem możemy przejechać po prostu w latarnię. I latarnia, metalowa latarnia złamie się w pół, a jak wjedziemy w drzewo, to nasz samochód zaczyna się palić. A w grze Sirius Sam nawet drzewo potrafimy rozwalić, więc... Jednak to nie jest tak, że we wszystkich grach drzewa są niezniszczalne. Ostatnio widziałem taki post właśnie na Facebooku, dlatego też zwróciłem na to teraz uwagę. O, Sam ma nawet własną rejestrację w samochodzie. Ale coś naprawdę tu było nie tak. I nie wiem co. Mój rekord 7100209. O, rekord nie został pobity. Niestety, niestety. Sekretów niestety 0. 0. Dzwoni kwatra główna. A, jeszcze jedna taka ciekawostka, jak wejdziemy sobie, bo tu i tak jest, zaczniemy tą misję od nowa, więc mogę wam pokazać. Taka ciekawostka, jak wejdziemy tutaj, to zostaniemy pożarci przez tego oto stwora. Zobaczcie sami, jak daleko doszliśmy. Nie możemy wyjść za daleko poza mapę. Oczywiście ten zgon też się liczy.
I naprawdę, liczcie te zgony. To już jest w sumie piąty. Więc jeżeli naprawdę ktoś nie wie, ile razy zginąłem, to niech sobie po prostu obejrzy moje wcześniejsze filmiki, jeżeli mi teraz nie wierzycie. A tak, to już koniec. Więc żegnam się z wami bardzo serdecznie jeszcze raz. Wesołych świąt i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się serdecznie. Cześć!